Siema, witam was bardzo serdecznie na serwerze PvP-ku. Jest to kolejny odcinek z tego serwera. Dość długa przerwa była od tego serwera, ale wiecie, no ile można ciągle zabijać i klepać potworki, no. Tak więc, chyba na wcześniejszym odcinku z PvP IQ miałam bodajże 66 level, to teraz mam 70, chociaż nie grałam dość sporo, naprawdę. Nie ekspiłam ostatnio w ogóle. Gdzieś tak z 2 tygodnie temu ostatnio tak porządnie ekspiono. I przy okazji pozdrawiam Pontusa 2000, ponieważ jak widzicie tutaj właśnie prosi. No i tak, no i co mi się odblokowało na tyle 70? Odblokowało mi się ekspowisko 7099. No i tutaj są takie potworki, których chyba na razie nie jestem w stanie zabić, bo jestem zbyt słaba. No tak, nie oszukujmy się, taka prawda. Matko, jaki spam. Pozdrawiam wszystkich. Nie będę tam z osobna, gdyż ponieważ no za dużo by tego było. Wbijać na mój kanał. Aha, dobra, nieważne. Nie wiem, co to są. To są jakieś świnki. Czekajcie, księżycem. Dobra, księżyca mam chyba 21%. No, niech będzie. A tu są takie, o właśnie, o takie coś. I to jest straszne, bo to mnie zabije zaraz. Bo, no właśnie, i nie wiem, ile to ma życia. Damage Indicators by się przydał, bo to mnie zabije. Ale jak to zabije, to będę bossem. To ma chyba 10 tysięcy życia, z tego co wiem. Zaraz zobaczymy. Może to zabije. Nie wiem, czy ja muszę im głowy trafiać, czy ja mogę. Czekajcie, bo mnie to. Dobra. Czy ja mogę trafiać w, tak jakby w dół, tam gdzie tego nie widać, czy tylko w głowy, wtedy im HP. O, dobra, jednego zrobiliśmy i z tego wypada 200 tysięcy expa. Ło! O kurde. Na hita mnie ściągnął, co to było? Dobra. Dobra, nie wnikam. No, jak widzicie, po jednego. Dwa udało mi się zabić, jestem super, naprawdę. 200k z tego wypada. A do następnego levela muszę, czekajcie. 100 milionów expa. 100 milionów expa do następnego levela. Świetnie. Tak, DT nie, na razie nie mogę nagrać drugiej części. Dużo osób się o to pyta. Ponieważ nie mam tego 75 levela, jestem ciekawa, czy w ogóle to zdobędę, bo graniczy to z cudem, naprawdę, żeby zdobyć ten. Czekajcie. Myślę, że będziemy expić na tym niższym na razie. Tutaj troszeczkę tam jakiś item jeszcze w item w tym. Mam jakąś chrypę, nie wiem. Tutaj zaraz poexpimy, tylko jeszcze chcę sprawdzić samobójstwo. I chcę jeszcze zobaczyć, ile mi pieniędzy zostało, wiecie. I w ogóle zobaczyć jeszcze, czy nie mam jakichś akcesorii od 70 levela lepszej. No 84 to raczej nie bardzo. Zobaczmy, ile mam pieniędzy. Mam 7 milionów 700 tysięcy. Przydałoby się kupić jakieś spodnie lepsze, bo spodnie ze spodniami to trochę lipa. Tu jest od 69, to nie. Od 57 nie mam niestety żadnych akcesorii na wyższy ten. No cóż. No nic nie zrobię po prostu. Może byśmy poszli na przykład do lochów pająków i postarali sobie zabić króla, ale nie wiem, czy on akurat będzie, więc to się troszkę nie opłaca. Wiecie co? Ja zrobię teraz krótkie cięcie i po prostu jak jakiegoś bossa znajdę i akurat się zrespi, to po prostu z powrotem włączę na. Dobra, wiecie co? Stwierdziłam, że najlepiej będzie pójść do lochów pająków i zabić króla. Teoretycznie nie mam zielonego pojęcia, czy to mi się uda. Nie wiem, czy po prostu będę w stanie w ogóle go zabić. Dobra, weszliśmy tutaj. Wezmę może sobie od razu siłkę. Mam tu jakieś pajęczyny, to. Czekajcie, tutaj nie. Wezmę sobie siłkę, dwójkę, może mi to coś jakoś pomoże. Trzy, dobra. I Enfield, dobra, tutaj ekspo sobie. Odcierni padają. No, można stać, patrzcie się, można stać, one będą padać. I na czacie wyskakuje, że zabiłam. A ich nawet nie dotykam. O matko, przejść przez te potwory graniczy z cudem po prostu.
Idźcie sobie ode mnie. Na hita je ściągam, nie ogólnie. Zobaczmy tutaj, kto tutaj się czai. Nie widzę Niku, schował się. Dobra, zobaczymy. Ja się boję wchodzić, wiecie, do tych króla pająków, bo to chyba nie na mój level. Pewnie to będzie tak, wejdę tam. On się pewnie w ogóle nawet nie zrespi. Zrespi. Stracę tylko ten klucz cały. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Uwaga, wchodzę. Uwaga! A, on tam jest! On tu jest! A nie, to nie on! Matko, pomocy! To są jakieś inne pajączki. Już się wystraszyłam. Dedne! Dedne na 100%. Dobra, dla beki poszłam tutaj. Ale... Gdzie jest ten król? A on się chyba nie... Gzy, jakie gzy? Boże, co się dzieje? A w ten król to chyba jeszcze go nie ma. Nie wiem, co ile on się w ogóle pojawia. Dobra. Nie, beka, dobra. Nie dam rady pewnie. Ło, Jezus, myślałam, że to już ten król. Stram po prostu. Czekajcie. Ale nie, on będzie chyba się... Co... Czekajcie, napiszę. Ła, jest już gdzieś! Stop! Boję się! Czekajcie, wezmę sobie tą siłkę, wypiję. A gdzie on jest? Matku, gdzie on jest? On mnie na hita pewnie ściągnie. Gdzie on jest? Dobra, ale coś mu HP zabrałam, nie wiem, który to jest on. Ale... Czekajcie. A nie, to nie on. Tu są te pomocnicy jego jacyś, nie? Myślę, że mnie zabił. Hech. Hehehech. Gdzieś tu jest. O, tu jest! Widzę go! Uciekam! Dobra, powolutku. Zabiję go zaraz. Dobra, nie zabiję go. No kurde, za dużo. Idź stąd! Nie podchodź do mnie! Cicho. Dobra. Żeby on mi kryta jakiegoś nie walnął, bo tak to przeżyje. Przeżyję. Jak go zabiję, będę super po prostu. Nie, proszę, nie zabij mnie, panie, nie bij. Dobra. Jestem coraz bliżej. Tylko spokojnie, pajączku, nie złość się. Dobra, nie bij. Tego kryta, żeby nie walnął, Jezus. Dobra, puchapy, zabrał. Matko, zabiję go. Dobra. Beka, po prostu przeżywam jak mrówka okres, dobra. Ej, ludzie, on jest easy. Czekajcie, teraz muszę opróżnić jaku szybko. O, nie bij szybko. No dobra, zobaczymy. A easy, ja myślałam, że to mi weźmie jakiegoś kryta. Dobra, nice, zabiłam go. Easy. Może zaraz będzie następny. Nie będzie pewnie następnego. Dobra, mam szkatułkę króla pająko. O! Co to było? Dobra, coś mnie zabiło. Nie wnikajmy. Nie wiem, co to było, czy to ten pająk, ale... Ale no. Zabiłam. Jestem zarumbista. Dobra, nie. Czekajcie. Możemy od razu szkatę otworzyć, a co tam? Pajęczy hełm królowej Protection 11. Dobra, to więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku postaram się zabić bossa z levela 70-99. Haha, zobaczymy, co to z tego będzie. Albo po prostu z kimś PvP na przykład nagrać na tamtej mapce plus 15. Jeżeli ktoś na przykład ten hełm by chciał, no to piszcie do mnie i ja wam ten hełm oddam, bo dla mnie on jest niepotrzebny do niczego. IP serwera macie w opisie. Link do tekstur... O, właśnie dostałem SMS-a. Nieważne, ludziska. Link do tekstur paka też będziecie mieć w opisie i... No. No więc to chyba byłoby na tyle. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcineczku.